Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy nasz wieczór pamięci. Witam Państwa serdecznie, witam bardzo serdecznie pana profesora Jana Żoryna. Witam również małżonkę pana profesora. Proszę Państwa, tydzień temu, 1 marca, obchodziliśmy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. To święto obchodziliśmy w tym roku, w 2014 roku, dopiero po raz pierwszy. Ja krótko na wstępie przedstawię parę dat, abyśmy wiedzieli, o czym dzisiaj będziemy dyskutować, o czym będziemy słuchać w wywiadzie, w wykładzie pana profesora, abyśmy zrozumieli również tą bohaterską walkę patriotów polskich żołnierzy, którzy nie mieli lekko bezpośrednio po wojnie, ale również i wolnej Rzeczpospolitej. Patrząc na ten kalendarz historyczny, pierwszą datą, którą chciałbym wymienić, jest październik 63 rok. Wówczas w zasadzce MO i SB zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak Lalek, 18 lat po zakończeniu II wojny światowej. Drugą datą rok 75. W roku 75 wyszedł z więzienia ostatni żołnierz wyklęty, kapitan NZ Tadeusz Zajączek, pseudonim Czary. 75 rok, 5 lat przed powstaniem Solidarności. Potem mieliśmy rok 80, 81, 89, niby odzyskanie niepodległości, ale przez następne wiele lat nie można było w wolnej Polsce, niby wolnej Polsce, upamiętnić pamięci tych żołnierzy. Dopiero w roku 2011, a dokładnie 3 lutego 2011, Sejm podjął ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wniosek projektu tej ustawy wniósł do Sejmu Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński. Aby to święto mogło w ogóle zaistnieć, wiele środowisk patriotycznych, niepodległościowych, wielu historyków wiele lat walczyło o to, aby to właśnie nastąpiło. Pan profesor Żaryn, który dzisiaj tu jest obecny, należy do tych historyków, który bardzo dużo pracy włożył w to, aby to święto mogło było w ogóle być, zaistnieć w kalendarzu historycznym. W roku 2011, tuż przed uchwaleniem tej ustawy, zostało podpisane przez wiele środowisk narodowych, patriotycznych porozumienie, które również podpisał pan Jan Żaryn. Ja bym chciał tylko przeczytać z tego porozumienia jedno zdanie, które pokazuje również i wskazuje nie tylko, nie mówi tylko o żołnierzach wyklętych, ale pokazuje również o katach tych, którzy to robili. Niech dzień 1 marca 2011, upamiętniający 60. rocznicę zbrodni sowieckiego okupanta, PZPR-owskich zdrajców III Targowicy, którzy w latach 44-56 zamordowali około 20 tysięcy patriotów polskich i dalszych 200 tysięcy poddali represjonowaniu przez syłki i więzienia, będzie dniem zadumy i refleksji nad wyklętymi i ich oprawcami, refleksją odnoszącą tamten heroizm, ale i zdradę do współczesności. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym przygotowaliśmy program, który pokrótce przedstawię. Za chwilę artyści scen operowych berlińskich wykonają koncert piosenek patriotycznych. Wykonawcy pani Małgorzata Picz, pan Marek Picz i pan Tadeusz Majewski. Ci Państwo należą do stowarzyszenia Verein für Intellektuelle Begegnungen. To jest stowarzyszenie, które jest jednym z współorganizatorów tego dzisiejszego wieczoru. Akompaniamentować będzie pan Bartek Bukowski, członek innego stowarzyszenia Rock in Berlin, który właśnie jest drugim stowarzyszeniem
A jeżeli mówimy już o Rock i Berlin, trudno nie wspomnieć o panu Marku Szlachcicu, który to stowarzyszenie prowadzi. Trzecim współorganizatorem jest Klub Gazety Polskiej w Berlinie. Wielu członków, którzy są na sali, pomagali, aby to dzisiejsze spotkanie doszło do skutku. Przygotowywali, dbają o to, aby Państwo się tutaj dobrze czuli. Wiele ciekawych wrażeń z tego wieczoru się wynieść, a ja jestem przedstawicielem tego klubu. Następnie potem wysłuchamy wykładu pana profesora. Zrobimy potem krótką przerwę, 15-20 minut, będzie można porozmawiać, napić się wspólnie lampkę wina, czy wodę mineralną, co pan kto woli. A po przerwie podyskutujemy z panem profesorem na tematy, które nas interesują, na które pytania pan profesor na pewno będzie starał się jak najlepiej odpowiedzieć. Po zakończeniu tego programu będzie można z panem profesorem porozmawiać. Pan profesor będzie również podpisywał książki, które dzisiaj są jeszcze do kupienia. To jest najnowsza książka pana profesora, Polska na poważnie. Na pewno parę zdań pan profesor na ten temat powie. Jeszcze parę książek jest, proszę bardzo. Jeszcze tylko jedna uwaga, jedna informacja, że pan profesor jest również redaktorem naczelnym. Pani małżonka jest zastępcą redaktora naczelnego. Jest takie pismo, zapraszamy, zachęcam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś się interesuje historią, chciałby czytać, to pan profesor jest redaktorem naczelnym tego pisma. To jest dodatek do czasopisma w sieci, czyli w sieci historii. Jeżeli ktoś będzie w Polsce, proszę bardzo, nie wiem, czy można tutaj w Berlinie kupić w jakimś typie, ale w Polsce na pewno. To z mojej strony tyle, ja przekazuję głos naszym artystom. Proszę bardzo. A Państwu życzę wielu wrażeń. Wieczór Państwu. Ja jeszcze gwoli sprostowania. My jesteśmy z Rheinfeld Interkulturelle BG Jugend i kolega nazywa się Tadeusz Milewski. Pierwszym utworem, który zaprezentujemy, będzie modlitwa obozowa, zwana inaczej modlitwą partyzancką. Powstała ona w obozie dla internowanych w Pals w Rumunii. Jest to moim zdaniem takie nawiązanie, ponieważ ci żołnierze, którzy byli na początku w kampanii wrześniowej, a wielu z nich zginęło w Katyniu, myślę, że gdyby przeżyli wojnę, dołączyliby na pewno do żołnierzy, którzy walczyli później z komunistami. Moja taka osobista dedykacja: wśród tych, którzy zginęli w Katyniu, był mój dziadek. Nasz kraj do wolnej Polski.
zatwardy Wisły stalu Bogu, męczeńska do Cię woła krew. O Boże, skrusz ten miecz, co siebrasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom. Świat bez drożami szli przez
Kolejnym utworem będzie marsz 5. Brygady Wileńskiej. Piosenka powstała wiosną 1945 roku w partyzanckich obozowiskach gdzieś na Podlasiu. Króciutko, jest to pieśń do, na melodię. Maszerują strzelcy, tak, tak. Na... Gdy ziemia ojczysta skopana w łzach, o Polskę we woła męczeńska. Adama Asnyka, Miejcie nadzieję, i to wspaniałej muzyki Zbigniewa Preissnera. Była to piosenka z filmu Ostatni dzwonek, która nam się wydawała bardzo pasująca do dzisiejszej okazji.
Hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, ile
zakopali, pieśni nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie. Zakopali ciało, pieśni nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewa z umanami. Dusza uleciała, pieśń została z nami. Serdecznie postaraliśmy się jakoś wprowadzić trochę w temat. Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz w Berlinie śpiewamy o żołnierzach wyklętych. I jeszcze chciałbym przy okazji, ponieważ może nie wszyscy to wiedzą, nasze stowarzyszenie stara się promować przede wszystkim muzykę polską. I tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy w Berlinie pierwszy raz operę Stanisława Moniuszki, tak w tym roku również. Prosimy śledzić wydarzenia. Myślę, że warto przy tej okazji również wspomnieć o tym, że muzyka polska po polsku również wybrzmiewa w Berlinie. Po raz pierwszy w Berlinie. Bardzo i za chwilę przejdziemy do wykładu pana profesora. Ja bym tylko chciał w dwóch, trzech zdaniach przedstawić krótką sylwetkę pana profesora. Pan profesor jest historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2006-2009 był dyrektorem pionu edukacyjnego IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej. Jest, jak wspomniałem, redaktorem naczelnym czasopisma Świeci. Działalność społeczna pana profesora, to wybrałem tylko te najciekawsze, czy może najważniejsze tematy, bo bym musiał długo wymieniać. Jest prezesem Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, nie mylić partii, proszę. Członek, założyciel i koordynator Rady Programowej Ruchu Społecznego imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Członek Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Kardynała Wyszyńskiego. Członek Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Od 2007 roku członek Rady Fundatorów Fundacji Żołnierzy Wyklętych. Zasiada również w Radzie Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Ja już na wstępie pragnę panu profesorowi bardzo podziękować za wizytę, że znalazł czas dla nas, aby tu z nami rozmawiać i bardzo się cieszymy, że mamy ten zaszczyt pana profesora tutaj u nas w Berlinie gościć. Też przekazuję mikrofon panu profesorowi. Jeszcze tylko jedna rzecz, ponieważ dzisiaj jest 8 marca, więc kobietom wszystkim, którzy są na sali, serdeczne życzenia i dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Panie Marku za zaproszenie, bardzo nam miło z małżonką Olesią, że możemy tutaj z Państwem przebywać, a szczególnie rzeczywiście taki to dzień dzisiaj, że aczkolwiek wielbimy jako mężczyźni kobiety przez cały rok, to w tym dniu gdzieś tam ta pamięć o paniach jest większa i nam bliższa. W związku z tym, przygotowując się do tego dzisiejszego występu, wykładu, chciałbym Państwu na wstępie przekazać kilka informacji dotyczących wybranych przeze mnie właśnie sylwetek pań żołnierzy wyklętych. Oczywiście w zdecydowanej większości ludzie leśni to mężczyźni, ale jak Państwo zobaczą, ta kategoria, którą określamy żołnierze wyklęci,
to bardzo bogaty wewnętrznie zestaw ludzi. To nie tylko żołnierze i oficerowie, którzy znaleźli się po 1944 roku w lasach. To także ci, którzy kontynuowali struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego. To także ci, którzy nawiązywali dalej łączność między rządem polskim na uchodźstwie a krajem. I w końcu to także ci, którzy weszli, mówiąc kolokwialnie, w buty starszych swoich braci, swoich mistrzów, autorytetów, a zatem to są także ci najmłodsi, bardzo młodzi ludzie, którzy decydowali się na wejście w konspirację pod koniec lat 40., na początku 50. jako uczniowie szkół średnich, jako studenci, jako osoby, które patrząc na rzeczywistość stalinowską, nie chciały się pogodzić z faktem, iż wtłacza się ich w ten z jednej strony ateistyczny, z drugiej strony tylko i wyłącznie organizacyjnie jednorodny pod sztandarem ZMP nurt stowarzyszeniowo-publiczny. A zatem, jak Państwo zobaczą również w tych sylwetkach wybranych kobiet, to kategoria bardzo szeroka ludzi, postaw, ale także pokoleniowo jest to zjawisko bardzo wewnętrznie bogate. Są to ludzie, którzy urodzili się jeszcze w XIX wieku, zdążyli powalczyć o niepodległą Polskę w I wojnie światowej, nie mówiąc już o tym, że będą to rzecz jasna przede wszystkim ci, którzy rozpoczną walkę o niepodległą Polskę, a raczej broniąc Polski odrodzonej 1 września 1939 roku i nikt ich nie zwolni z rozkazu, by o tę Polskę walczyć dalej. Jedną z takich właśnie pań, od których to pań zacznę tę opowieść, to pani Irena Tomalakowa, która urodziła się w 1895 roku, zmarła w 1971, szczęśliwie przeżyła lata stalinowskie, choć głównie w więzieniu, i która jako jeszcze bardzo młoda dziewczyna znalazła się w jednej z drużyn Związku Strzeleckiego w Galicji i w związku z tym, gdy marszałek późniejszy polski Józef Piłsudski wezwał na Oleandry młodzież z tych trzech struktur związkowych Związku Strzeleckiego, Strzelca i drużyn Bartoszowych, to także młoda Irenka poszła za wezwaniem Piłsudskiego i będzie żołnierzem brygady. Później będzie żołnierzem podziemnej struktury POW i tak można powiedzieć, że ta już pierwsza wojna światowa ją wychowa w tym, żeby walczyć o ojczyznę. Do 20 roku walczyła, później z kolei organizowała pogotowie wojskowe kobiet, taką strukturę, która miała zadanie, nie było wiadomo, kiedy to zadanie się ziści, my już wiemy, że 1 września 1939 roku, by podjąć na tym najbliższym zapleczu frontu, podjąć walkę w formie przede wszystkim pomocy łącznościowej, pomocy kurierskiej, pomocy pielęgniarskiej na rzecz walczących w pierwszym szeregu żołnierzy. Będzie w Powstaniu Warszawskim walczyła w batalionie Kilińskiej, a po kapitulacji powstania udaje jej się uciec i nie zostanie wzięta do niewoli niemieckiej. I ponieważ część, jak Państwo pewnie wiedzą, część tych przedstawicieli rządu polskiego, czyli Polskiego Państwa Podziemnego w cywilnych strukturach, czyli delegatury rządu na kraj, Rady Jedności Narodowej i część dowództwa Armii Krajowej, która znowu nie została, jak Bur Komorowski, wzięta do niewoli, znalazła się w różnych częściach za chwilę okupowanego kraju przez Armię Czerwoną i idącą za nią
strukturą dużo groźniejszą dla polskiego państwa podziemnego, czyli NKWD i Smiercz. Te lokalizacje osób polskiego państwa podziemnego to przede wszystkim podwarszawska grupa miasteczek, które wiążą się z elektryczną kolejką dojazdową EKD, która łączy Warszawę do dziś zresztą z Grodziskiem Mazowieckim i z Podkową Leśną. Tam Brwinów, Milanówek, Grodzisk, tam się ulokowali między innymi generał Okulicki, czyli ostatni komendant główny Armii Krajowej. Druga część władz znalazła się w Częstochowie, trzecia w Krakowie. Pani Tomalakowa to była jedną z tych, która zdecydowała się na pomoc w postaci utworzenia drogi kurierskiej między tymi ośrodkami w momencie, kiedy za chwilę front się również przełamie w styczniu 1945 roku i Armia Czerwona wkroczy dalej na tereny polskie. No i to oczywiście spowodowało, że długo na wolności przebywać nie mogła. Podczas trzeciej ze swoich wypraw kurierskich między różnymi ośrodkami tych właśnie miast głównych na terenie ówczesnej Polski została aresztowana, wsadzona do więzienia i skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Znalazła się w jednym z głównych więzień dla kobiet. Tych więzień dla kobiet było kilka w okresie PRL-owskim, takie najbardziej znane, w okresie stalinowskim, takie najbardziej znane to Fordon, dzisiaj jest to dzielnica Bydgoszczy, Inowrocław, Grudziądz, a dla najmłodszych, i ona przeszła właśnie Fordon i Inowrocław, te więzienia, a najmłodsze dziewczęta, które miały lat 18, 19, 20, w roku 1951 utworzono taki specjalny obóz dla tych dziewcząt w Bojanowie i tam kilkaset osób będzie do połowy lat 50. przetrzymywane. One miały przejść taką reedukację makarenkowską zgodnie z doktryną tego pedagoga sowieckiego. Ta pedagogika makarenkowska miała polegać głównie na tym, żeby te dziewczyny weszły w taki obowiązek naplucia sobie w twarz, to znaczy by przekreśliły ten system wartości, które doprowadził ich do Bojanowa. Miały zaprzeczyć niejako tej całej drodze życiowej. Jest to bardzo ważna część, choć można powiedzieć, że taka drobna część tej opowieści o niezłomnych ludziach, a w tym przypadku młodych kobietach, które potrafiły przejść bardzo dzielnie przez tą naprawdę niełatwą szkołę życia, bo tam ich nie bito, tylko kazano im na przykład wystawiać sztuki teatralne, w których Pilecki jest bandytą. I taką metodę makarenkowski system zakładał. One miały doprowadzić same siebie do tego, żeby znienawidziły swój życiorys i swoich dotychczasowych mistrzów, swoje autorytety. Pani Irena Tomalakowa, jak wiele osób, wracając do jej życiorysu, wiele osób to wspomina, w więzieniu była jedną z tych, które podtrzymywały pozostałe kobiety w celi się znajdujące. Między innymi kobiety zresztą w tych obozach i więzieniach stalinowskich wydaje się, że dużo mądrzej potrafiły zachować taką, można powiedzieć, godność poprzez organizację życia codziennego. Dużo lepiej niż mężczyźni potrafiły wprowadzić w te nieludzkie warunki naturalne ludzkie zachowania. Na przykład od 8 do 9 zbieramy wszy, od 9 do 10 wyganiamy szczury, albo odwrotnie, karmimy szczury. Porządek może być różny. Początek dnia modlitwa, 11 godzina wykład tam konkretnej pani Ruty Czaplińskiej, 13 do 14 poezja pani Ireny Tomalakowej. Ten system dnia wypracowywany pod celą w
powodował, że wszyscy doskonale rozumieli, jaka jest ich rola, wzajemne wspieranie się. Były oczywiście autorytety, właśnie te kobiety, które, tak jak pani Tomalakowa, miały już tak piękne życiorysy, że siłą rzeczy te młode dziewczyny, które wchodziły do tej celi, wiedziały, gdzie jest autorytet, kto rządzi. Wiadomo było, że najmłodsza to będzie ta, która musi się z klawiszami borykać i na siebie kary brać za różne rzekome przewinienia, a ta najstarsza, właśnie ten autorytet jest do ochrony, bo ona w zamian za to organizuje nam tu życie, ona nam daje wiedzę, to jest ten uniwersytet w Fordonie. Niestety inna bohaterka mojej opowieści, nie mogę o niej powiedzieć, by przeżyła lata stalinowskie. Kobieta niezwykła, jedna z tych, które zostały zamordowane w okresie stalinowskim, komunistycznym, w tych pierwszych latach, to pani Helena Żurowska, pseudonim Helena, żyła w latach 1905-1949. Natychmiast po wybuchu II wojny światowej związała się z konspiracją, została żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, będzie również walczyła w Powstaniu Warszawskim na Czerniakowie, przejdzie cały szlak bojowy zgrupowania Radosław, jedna z legend to zgrupowanie Radosław, legend Powstania Warszawskiego, wśród nich będzie pani Helena i następnie jak wielu innych powstańców została w momencie poddania powstania w Warszawie wzięta do niewoli, do Niemiec. No i tam oczywiście, raczej tu, została wyzwolona w 1945 roku przez Niemców, przez Amerykanów, przepraszam, i jak wielu, wielu innych spośród tych 1 200 000 Polaków, którzy znaleźli się w 1945 roku na terenie Niemiec, byłych więźniów, byłych pracowników przymusowych z obozów koncentracyjnych, z wielu, wielu różnych powodów tutaj się znajdujących i ona także musiała odpowiedzieć na to pytanie, wracać, nie wracać. Zgłosiła się do rządu polskiego na uchodźstwie z gotowością powrotu i została rzeczywiście kurierką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rządu polskiego na uchodźstwie, który to rząd na uchodźstwie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało swoją delegaturę na terenie Francji i przez Francję, z Paryża, przez Niemcy przechodzący szlak kurierski do kraju. Tym szlakiem kurierskim przejdzie bardzo dużo kurierów, między innymi Jan Kaim, Wacław Felczak. To wszystko są bardzo piękne sylwetki osób. Profesor Felczak później to po 1956 roku, po wyjściu z więzienia stalinowskiego, jeden z najwybitniejszych polskich hungarystów. I obok właśnie Jana Kaima, który zostanie zamordowany przez komunistów, student Sorbony, który między jednym kurierskim wjazdem do kraju i powrotem studiował w Paryżu, ale rząd na uchodźstwie kazał mu iść na kraj, no to szedł. I ona tak samo. Helena Żurowska z ramienia MSW, ta część kurierska była kierowana przez Edwarda Sojkę, wyruszała do kraju i tę łączność utrzymywała aż do w sumie marca 1948 roku. Ostatni raz właśnie rozpoczęła swoją podróż do kraju w tym miesiącu. Trwała ona zresztą bardzo długo, ta jej droga kurierska. Przybyła ostatecznie do Gdańska, tam przez Gdańsk miała się przebić do Warszawy, no i dotarła, ale została tutaj aresztowana 28 września 1948 roku i oskarżona oczywiście o szpiegostwo. Oskarżona o szpiegostwo i skazana na karę śmierci 8 sierpnia 1949 roku. I trzeba sobie powiedzieć, że Bierut na ogół korzystał z prawa łaski w przypadku kobiet i skazane na karę śmierci, jak na przykład panią Motykównę czy inne kobiety, które znamy z imienia i nazwiska, ułaskawiał.
ale w tym przypadku nie. Helena Żurowska została zamordowana. Strzałem w tył głowy na warszawskim Mokotowie przez Aleksandra Dreja, to był dowódca plutonu egzekucyjnego na Mokotowie, tak się ten pan nazywał. Ja byłem tam na tym Mokotowie 2-3 lata temu z młodzieżą studencką. Jeśli państwo kiedyś będą w Warszawie, to radzę zobaczyć to miejsce. To robi niesamowite wrażenie. Studenci wychodzą z płaczem i nie dlatego, że byli słabymi ludźmi, tylko dlatego, że są normalnymi ludźmi. Bo nie tylko widać te cele, dzisiaj oczywiście one są zajęte przez współczesnych kryminalistów, ale jeżeli się do tej celi wejdzie i wejdzie grupa kilku studentów i już się nie mieści w tej celi de facto i otrzyma informację, że w tej celi siedziało razem na przykład z Witoldem Pileckim oprócz niego 19 osób, to zaczyna rozumieć, że to jest autentyczne miejsce, w którym te 19-20 osób musiało funkcjonować, nie jeden dzień. Jeżeli potem się idzie dalej, przechodzi przez taki korytarz do karceru i przewodnik mówi, tu jest karcer zimny, suchy, tu jest karcer zimny, mokry. No to widać, dlaczego on jest mokry. Dlatego, że ma takie korytko, w które rzeczywiście może wejść woda. I potem ty się dowiaduje, że to jest również ostatnia droga skazańca i widać to miejsce, gdzie ten skazaniec idący nie do końca wiedział do ostatniego niemal momentu, dopiero ten moment, kiedy poczuł tutaj zimny przedmiot. No to w tej ostatniej pół sekundzie orientował się, że to jest właśnie ta sekunda i padał strzał. I to się widzi, gdy się idzie przez to więzienie, ponieważ tam cała budowa, cała wewnętrzna struktura tego więzienia nie została nigdy przebudowana. Tam pomalowano ściany i całe szczęście, ale wszystko wewnątrz nadal drży tymi strzałami. Jedną właśnie z tych, która musiała wejść w ten korytarz, to była Helena Żurowska. Dlaczego tak się stało? Dlaczego została zabita, mimo że była kobietą? I na ogół, jak mówię, Bierut przestrzegał tej zasady, że jakoś nie lubił mordować kobiet. Otóż ta pani zorientowała się podczas śledztwa i podczas procesu, że to nie ona jest dostarczycielką informacji, tylko ona de facto otrzymała informację od prowadzącego z Departamentu Śledczego całe to śledztwo pułkownika Różańskiego. I śledczy też się zorientowali, że wobec niej powiedzieli za dużo. Gdy dzisiaj się czyta te protokoły, to okazuje się, że ona dostała tajną informację, o której nikt nie powinien wiedzieć. Mianowicie, i ona się rzeczywiście najprawdopodobniej zorientowała w tym, co wobec niej, jaką grę prowadzą. Mianowicie zorientowała się, że tak zwana piąta komenda WiN, piąta komenda, która powstała w 1948 roku po aresztowaniu ostatniego prezesa rzeczywistej, czwartej, ostatniej komendy, czyli Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jest już komendą utworzoną przez funkcjonariuszy MBP. Liczyli na to, że ona zostanie łącznikiem tej komendy z powrotem do Londynu. Ona tego odmówiła, no ale zorientowała się, dlaczego jej MBP to proponuje. I ona nie mogła przeżyć. To jest jedna z tych osób, takich jak rotmistrz Pilecki czy generał Fildorf, które to osoby, czy Łukasz Ciepliński, które otrzymały szansę życia. To znaczy, zostajecie naszymi agentami. To przeżyjecie. I oni powiedzieli nie. I w tym momencie, jak powiedzieli nie, to wiedzieli, że kara śmierci wobec nich musi być wykonana. Bo oni nie mają prawa żyć, ponieważ posiedli tajemnicę. W tym przypadku tajemnicę stworzenia piątej komendy przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, która to komenda poprzez agenta Stefana Sieńkę, tego, który właśnie się ubił i uratował swoje życie, nawiązała kontakt z rządem polskim na uchodźstwie,
z delegaturą zagraniczną Zrzeszenia WIN, kryptonim Dardanelle, i przez 4 lata Dardanelle utrzymywały kontakt z piątym zarządem w kraju, będąc pewnym, że jest to autentyczny zarząd, który w podziemiu dalej funkcjonuje, przekazano im pieniądze, przekazano im ludzi, którzy będą jako kurierzy dalej z Londynu przychodzili do kraju. Oni wszyscy będą wyaresztowywani aż do 1952 roku. Helena Żurowska nie przyjęła tej roli i w związku z tym musiała zginąć. Oczywiście najbardziej znaną z tych wspaniałych dziewczyn to jest Danusia Siedzikówna, Inka, urodzona w 1928 roku. Pod koniec tego roku zginęła w 1946 roku z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, też skazana na karę śmierci i jeszcze po swej śmierci pohańbiona w prasie lokalnej, centralnej. Była ona, jak Państwo pewnie wiedzą, sanitariuszką i łączniczką 5., a potem 6. brygady majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, jak pięknie nam tutaj Państwo śpiewali o tejże brygadzie i słowami, które sami członkowie brygady znali. Ona była jedną właśnie z tych łączniczek, została zaaresztowana jadąc do Gdańska, gdzie miała pojechać po opatrunki i leki dla rannych. Musiała to zrobić w większym mieście. Tam z donosu, niestety też kobiety, została złapana w kotle. Kocioł to nie tylko zjawisko II wojny światowej, to bardzo częste zjawisko towarzyszące żołnierzom wyklętym, to znaczy mieszkania, w których Urząd Bezpieczeństwa tworzył kocioł i czekali, aż przyjdzie łącznik, kurier, człowiek, który wiadomo, że ma tam trafić. Została aresztowana, skazana na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Mamy świadectwo bardzo piękne jej postawy, świadectwo księdza Mariana Prusaka, który był kapelanem więziennym i dopuszczany był do różnych osób, które miały właśnie wyroki, i to dzięki niemu wiemy, że jej ostatnie słowa to były: niech żyje Polska, i z tymi słowami zginęła. Wiemy również, że ta niespełna 18-letnia dziewczyna zdążyła jeszcze wysłać też gryps do swojej babci, bo trzeba też wiedzieć, że to była rodzina bardzo patriotyczna polska. 3 dziewczyny, wszystkie zginęły. Cała, że tak powiem, rodzina najbliższa, albo Niemcy, albo Sowieci, przećwiczyli, i ona do babci wysyła gryps, wnuczka, żeby się nie martwiła, że ona ginie za Polskę i że dobrze się sprawowała. Wnuczka do babci, dobrze się sprawowała. To jest ten gryps, który do niej tuż przed śmiercią Inki dociera. Wiemy też, że pluton egzekucyjny niecały w całym składzie do niej strzelił. Nie byli w stanie ci żołnierze jej zabić. W związku z tym podszedł dowódca i dostrzelił. Jak się to wszystko czyta, słucha, no to poza tym, że oczywiście to są emocje autentyczne i to robi wrażenie dla historyka, który się z tym mierzy, ale także robi to wrażenie dlatego, że za każdym razem mamy do czynienia z niezwykłą, wyjątkową postacią. Taki każdy życiorys, który bym Państwu tu detalicznie przedstawiał, to drugiej takiej osoby nie było. One wszystkie były niezastąpione. I to jest też cecha charakterystyczna właśnie tych żołnierzy wyklętych. Czasem to były osoby, które przeżyły straszne dramaty. Takim przykładem była Barbara Sadowska. Barbara Sadowska, która po rozwiązaniu Armii Krajowej przez generała Okulickiego pozostała w konspiracji,
czyli po styczniu 1945 roku, ponieważ znajdowała się w czasie wojny w strukturze wywiadu. To była osobna struktura w Armii Krajowej, która nie została rozwiązana, tylko dalej funkcjonowała pod nowymi kryptonimami. Jednym z jej dowódców w tejże strukturze, która nosiła kryptonim Pralnia 2, był Henryk Żuk, a po jego aresztowaniu, o ile pamiętam, w końcu 1945 roku, ona przejęła funkcję dowódcy tej struktury wywiadowczej, przyjęła pseudonim męski, Robert, i tak występuje w dokumentach, także jest to Robert, a nie Barbara. I pod pseudonimem Robert utworzyła, czy odtworzyła po tych aresztowaniach wcześniejszych całą tą siatkę wywiadowczą, nadała nowy kryptonim całej siatce, kryptonim Liceum. I jeśli Państwo gdzieś w podręcznikach czy innych syntezach Polski znajdą to słowo, bo to jest już dość znana, dobrze opracowana struktura po Armii Krajowej istniejąca, to proszę pamiętać, że to wprost z Armii Krajowej, z Pralni 2, z wywiadu tamtejszego. I tę łączność Robert nawiązał z kurierami Narodowych Sił Zbrojnych, którzy utworzyli w październiku 1945 roku tak zwaną Drogę Konrada. Drogę Konrada utworzył ją Konrad, to był pseudonim, a osoba nazywała się Jerzy Kozarzewski. Stworzył mieszkania między Cieszynem przez całe Czechy aż do Ratyzbony, tak żeby kurierzy idący i z nimi idący ludzie w ten i z powrotem, no żeby mieli dobre, że tak powiem, papiery, mogli się najeść, wyspać, no, mieli jakąś zapewnioną drogę. I tak niebezpiecznie było, bo rzecz jasna, mieli fałszywe dokumenty i szli z misjami, które były niebezpieczne. I Barbara Sadowska porozumiała się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i tę drogę zaczęła wykorzystywać. Przy okazji od razu Państwu powiem, że tą drogą, jednym z tych, którzy przyjdą do Polski, to będzie rotmistrz Witold Pilecki. On właśnie przyjdzie tą drogą Narodowych Sił Zbrojnych, tak zwaną drogą Konrada. I udało jej się wysłać kilka, może nawet kilkanaście, dokładnie nie umiemy wszystkich odczytać, tych okoliczności wysyłania kurierów i raportów z Polski na temat sytuacji, która się w Polsce działa, do generała Andersa, bo droga Narodowych Sił Zbrojnych do Ratyzbony prowadziła do niejakiego pana Stefana Władysława Kozłowskiego, który stał na czele tej struktury, miał pseudonim Aleksander, a on między innymi współpracował z generałem Andersem, który on dalej przesyłał, ale już w wolnym świecie, przesyłał mu te raporty uzyskane od krajowych kurierów Roberta. To były bardzo ważne informacje dotyczące również nastrojów społecznych, ale także dotyczące na przykład informacji, które znajdowały się w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Dlatego, że Henrykowi Żukowi i później Barbarze Sadowskiej udało się znaleźć informatorów wewnątrz MBP. Zresztą też były to między innymi kobiety, Halina Zwinogrodzka i Józefa Majewska. Dwie funkcjonariuszki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które były wielkimi polskimi patriotkami, ponieważ były agentkami rządu polskiego na uchodźstwie, pracując w MBP. Jak łatwo się domyśleć, ci kuklińscy tamtych czasów nie mieli szans na przeżycie, bo CIA nie była gotowa do tego, żeby w sytuacji zagrożenia ich z kraju do Stanów Zjednoczonych przewieźć. Oni wszyscy zginą tam właśnie w kazamatach stalinowskich w latach 40. Barbara Sadowska została też aresztowana 13 marca 1946 roku, niedługo za 5 dni będzie ta rocznica jej aresztowania, i została wsadzona do celi, w której siedziała inna Polka, patriotka polska, Emilia Malessa Marcysia, która zginie w 1949 roku.
Otóż to było bardzo perfidne zachowanie Różańskiego, żeby Sadowską wprowadzić do tej samej celi, w której siedziała Marcysia. Dlaczego? Ano dlatego, że Marcysia była w pierwszym zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które powstało we wrześniu 1945 roku, odpowiedzialna za łączność. A za to była odpowiedzialna za to samo, za co była odpowiedzialny Robert, czyli Barbara Sadowska, w tej przez nią stworzonej strukturze, kontynuującej strukturę wywiadu Armii Krajowej. I Marcysia po namowach pułkownika Różańskiego zdecydowała się na pójście na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że pułkownik Różański słowem honoru oficera polskiego przysięgał, że jeżeli ona poda nazwiska najbliższych jej kolegów z pierwszego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to przyrzeka, że zostaną oni zwolnieni, objęci amnestią. I rzeczywiście doszło do aresztowania i pułkownik Jan Rzepecki, pierwszy prezes WiN-u i następni Szczurek Cegłowski, Józef Rybicki, zostaną wszyscy aresztowani. No oczywiście zostaną skazani w procesach, a sama Marcysia zostanie skazana w 1947 roku na 2 lata i wyjdzie w związku z tym w 1949 roku z więzienia. Ale ci, którzy mieli wyjść, zostaną aresztowani, bądź nadal siedzieli jeszcze w więzieniu. I ona się dopominała od Różańskiego, żeby wypełnił zobowiązanie. Ale Różański oczywiście nie był zainteresowany. W związku z tym Marcysia Malessa Emilia popełniła samobójstwo 5 czerwca 1949 roku. To są fakty późniejsze niż moment, w którym w 1946 roku Barbara Sadowska wchodzi do tej samej celi, w której jest Marcysia i która jest na etapie przysięgi Różańskiego. I Różański wobec Barbary Sadowskiej zastosował dokładnie ten sam mechanizm. Próbuje ją namówić, żeby wydała swoich najbliższych kolegów, a on gwarantuje, że dzięki temu obejmie ich amnestię. No i Barbara Sadowska nie popełni samobójstwa, ale w momencie, kiedy się zorientowała, że została oszukana, będzie prowadziła w więzieniu wielokrotną głodówkę, próbując wymusić na Różańskim, żeby on to zobowiązanie wypełnił. Zostanie wyrzucona z więzienia i pod więzieniem mokotowskim na ulicy Rakowieckiej będzie siedziała i prowadziła głodówkę po to, żeby to przyrzeczenie Różańskiego było dla niego świadome. To są te kobiety, ich naprawdę było, rzecz jasna, dużo, dużo więcej. Jedną z nich była także na przykład Aniela Rzeczyńska z Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie, szefowa tamtejszej służby sanitarnej, pielęgniarka z wykształcenia, która zostanie aresztowana w lipcu 1945 roku wraz z nieznanym z imienia i nazwiska żołnierzem Zapory, czyli żołnierzem podlegającym majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu, to jeden z tych wielkich naszych żołnierzy wyklętych, została aresztowana, ponieważ dotarła z nim jako łącznik z oddziału Zapory do innego oddziału, ale okazało się, że tamten oddział to oddział pozorowany, tak zwany pozorowany, tworzony przez Urząd Bezpieczeństwa właśnie po to, żeby kompromitować prawdziwych żołnierzy wyklętych i jednocześnie, żeby pozyskiwać informacje, gdzie ukrywają się partyzanci. Urząd Bezpieczeństwa tworzył takie pozorowane oddziały, które pełniły funkcję de facto band, które napadały, rabowały, przedstawiały się jako Narodowe Siły Zbrojne, jako Armia Krajowa. W ten sposób chciano kompromitować w społeczeństwie żołnierzy wyklętych. Tym razem ten oddział posłużył do tego, żeby zaaresztować tę dwójkę i w związku z tym została błyskawicznie w trybie doraźnym skazana na karę śmierci i w
trybie doraźnym została też na rozkaz dowódcy NKWD miejscowego, generała sowieckiego Stanisława Zajkowskiego. To, że miał nazwisko polskie, to nie znaczy, że był polskim obywatelem. Bardzo wielu w strukturach sędziowskich, prokuratorskich, także wojska i właśnie Urzędu Bezpieczeństwa mieli nazwiska polskie, a byli to obywatele Związku Sowieckiego, którzy przybyli tutaj jako osoby z mniejszości polskiej, ale bolszewicy, którzy byli obywatelami przed wojną Związku Sowieckiego. Jednym z takich właśnie był generał Stanisław Zajkowski. We wsi Lipie została rozstrzelana, a jeszcze na dodatek to ciało po śmierci Anieli Życzyńskiej zostało zbezczeszczone w ten sposób, że 24 godziny wisiało i miała ludność miejscowa otrzymać informację, że taki los spotka każdego, kto będzie się stykał z bandytami. To była jedna z takich lekcji. Tych życiorysów, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo dużo, tych wspaniałych kobiet. Ja miałem to szczęście, że niektóre z tych pań poznałem, a szczególnie jedną, która w tym roku obchodzi 90. rocznicę urodzin, pani profesor Barbara Otwinowska, tak się ta pani nazywa, która, jak sama mówi, miała tak mały wyrok, że Jasiu, ty w ogóle nikomu nie mów, że ja byłem w więzieniu, bo ja byłem tylko 3 lata, a oni mieli 8, 15, dożywocie, kara śmierci. Ona była bardzo młodziutka, powstaniec warszawski w wieku kilkunastu lat i potem znalazła się właśnie zaraz po wojnie, po powrocie do kraju, w siatce Witolda Pileckiego i że będzie razem z Witoldem Pileckim zaaresztowana wraz z innymi i część z nich rzeczywiście otrzyma bardzo drastyczne wyroki kary śmierci. Inni, czyli rotmistrz Pilecki, Tadeusz Kłużański, inni dostaną wyroki dużo mniejsze. I ona bardzo często mi opowiadała i opowiada, że ten jej pobyt w Fordonie to był pobyt, w którym ona naprawdę wzrastała. To znaczy właśnie spotkania z panią Tomalakową, z Rutą Czaplińską, z tymi największymi, najwspanialszymi dla niej kobietami, które dostawały wyroki 15 lat dożywocie czy kara śmierci, to był taki piękne spotkanie z najbardziej wspaniałymi postaciami. I kiedy wychodziła z Fordonu po tych 3 latach i znalazła się w społeczeństwie rzekomo wolnym, to bardzo często mi opowiadała, że to nieprawda. Ja byłam wolna w Fordonie. Po wyjściu w tę rzeczywistość Polski Ludowej czasów stalinowskich byłam w niewoli. Tyle kleszczy, tyle dookoła uwarunkowań, strachu, takiego tchórzostwa, takich wielu elementów pozbawiających człowieka podmiotowości. A tam, pod celą, to my byłyśmy podmiotowe. Myśmy się nikogo nie bały. Co mogą zrobić? Do więzienia nas sadzić? To była cała wielka taka jej bardzo pięknie brzmiąca opowieść o tej właśnie wolności w więzieniu. Opowiadała mi na przykład, jak pewnego razu jedna z tych pań oddziałowych, one były szkolone co i raz to przez tą Objałową. Objałowa to jest nazwisko komendantki tych obozów kobiecych, taka najbardziej paskudna postać tego całego czasu. I pamiętam, że opowiadała mi taką historię, że w którymś momencie taka dość solidnie zbudowana młoda taka dziewucha, która była tymże klawiszem, otwiera tą celę i taka przerażona patrzy na nie, tam one ustawiły się wszystkie, a ona tak do nich mówi: ja miałam szkolenie, ja już teraz wiem, kim wy jesteście, wy dzieci zjadacie. No i te zjadające dzieci właśnie w zasadzie musiały wybuchnąć śmiechem, no bo jak można było inaczej zareagować? Ta konfrontacja między tą edukacją, która odbywała się w celi i tą edukacją, która się odbywała poza celą, to były też te właśnie dwa światy. Tu wolność
tu osoby znające kilka języków obcych, którymi się obdzielały tymi znajomościami i lekcje były właśnie dziennie ułożone i tam informacja o tym, że te panie całe życie, zanim się znalazły w więzieniu, to spędzały na pożeraniu dzieci. A zatem to jest ta pierwsza opowieść, którą chciałem Państwu przekazać o tych niezłomnych kobietach i o tym, jak te niezłomne kobiety i ten temat o niezłomnych kobietach można byłoby dalej prowadzić. Zakończę tę część opowieści o takiej rodzinie. Mianowicie proszę mi wierzyć, że mimo iż kobiet w więzieniach i kobiet w lasach było na pewno dużo mniej niż mężczyzn, to tym niemniej dzielność kobiet polskich w tym czasie musiała być wyjątkowa, czasem być może większa niż tych mężów, którzy siedzieli w więzieniach. I przykładem takim jest rodzina Gałków. Miałem przyjemność znowu poznać córkę Wiktorii i pana Władysława Gałków, Marię, z którą razem przygotowaliśmy książkę. Książkę, która nosi tytuł, wydana w IPN-ie parę lat temu, Masz rywalkę Polska. To jest fragment listu Władysława Gałki z więzienia z Wronek do żony. Żona, która jest pozbawiona całego mienia, pozbawiona też dobrego imienia, bo proszę pamiętać, że wyroki sądów stalinowskich to nie tylko albo aż były wyroki kary śmierci, 15 lat, czy dożywocia. Wraz z tymi były jeszcze dwie, tak zwane kary dodatkowe. Pozbawienie praw honorowych i obywatelskich na zawsze, pozbawienie mienia na zawsze. Ten człowiek, który znalazł się w więzieniu, wiedział, że równocześnie stał się powodem dla swojej rodziny, że jest też wyklęta. A rodzina Gałków składała się z Władysława, Wiktorii i dwóch małych dziewczynek. 4-letniej Marysi i 8-letniej Danusi. One przez 10 lat wzrastały z ojcem. Dlatego, że ta matka przez te 10 lat więzienia męża utrzymywała z nim korespondencję. Dzieci z roku na rok, nie znające tego taty, rzecz jasna, pisały do niego listy i on je wychowywał przez kraty, a udawało się przynajmniej 3 razy, żeby ta matka, powtarzam, pozbawiona praw honorowych de facto też, pozbawiona mienia, to znaczy nie posiadająca żadnych pieniędzy, utrzymująca się tylko dzięki temu, że polscy sąsiedzi jej pomagali, bojąc się również o to, czy przypadkiem nie stanie się to podstawą do ich aresztowania, bo jak z bandytką utrzymują kontakty. Gdy żeśmy tę książkę przygotowywali, między innymi tam były bardzo ładne opisy tej młodszej córki, gdy ona sobie przypominała, już później mając lat, już nie 4, tylko 10, 12, przypominała sobie, jak długo trwała ta podróż z Bochni do Wronek. Dzisiaj z Bochni do Wronek prawdopodobnie samochodem można przejechać tam, nie wiem, 4-5 godzin. Góra i to jeszcze po drodze jedząc kilka razy McDonald's na stacji. Natomiast wtedy to była podróż cały dzień. Następnie trzeba było koczować, bo już oczywiście wieczorem nie było możliwości, żeby do więzienia się dostać. Następnego dnia rano i cała wizyta trwała góra 10-15 minut. To było wszystko. A potem dokładnie to samo i znowu 2 dni wędrówki de facto, żeby się znaleźć z powrotem w domu. Starsza córka chorowała na epilepsję. To taka dodatkowa łaska dla Hioba, który musiał udźwignąć i to. No i ta żona to wszystko dźwigała. Władysław Gałka wrócił na szczęście z więzienia, ale Danusia, już ta starsza córka, długo nie pożyła, nie mogąc być leczoną z racji braku podstawowych lekarstw, zmarła i dalej już rodziły się
kolejne im dzieci, tak zwane dzieci powięzienne, takie w rodzinie nazywają. Proszę więc pamiętać, że te kobiety to polskie, których mężowie, bracia byli autentycznie polskimi patriotami, też przeżyły gehennę w tych czasach, musząc ratować rodziny, chcąc być zarówno po jednej stronie więzienia, jak i po drugiej. Też taką osobą Jadwiga Malkiewiczowa, która była siostrą rodzoną Adama Doboszyńskiego. Gdy Adam Doboszyński w grudniu 1946 roku przybył do kraju, to jedną z osób, które odwiedził, to była właśnie jego siostra, pani Jadwiga. Jak zobaczyła go na progu, to powiedziała: o Boże, wszyscy pójdziemy do więzienia. I prorocze były to słowa, bo on został zaresztowany, skazany na karę śmierci. W lipcu 1949 roku ta kara śmierci zostanie wykonana. Znowu jeden z polskich wielkich bohaterów. A ją złapano i skazano na 10 lat pozbawienia wolności. Za co? Za to, że nie doniosła na Urząd Bezpieczeństwa, że jej brat odwiedził ją w domu. To były takie historie, które dzisiaj się wydają niemożliwe w gruncie rzeczy, że kiedykolwiek na świecie mogły zaistnieć, a one jednak zaistniały. Ale chciałem Państwu też oczywiście podać garść informacji takich porządkujących wiedzę o żołnierzach wyklętych. Będzie to w związku z tym opowieść, która może trącić pewną podręcznikowością, za co przepraszam, ale spróbuję określić ją też jakimiś opowieściami o konkretnych ludziach. Otóż chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że ta kategoria ludzi, o których mówimy, czyli osób chronologicznie działających od 1944 roku, czyli od momentu, w którym armia sowiecka wchodzi na tereny II Rzeczpospolitej, aż do tych dat, o których pan Marek powiedział, to znaczy październik 63 i ten rok 1975 i kapitan Tadeusz Zajączek wychodzący z więzienia. Notabene nauczyciel z wykształcenia i z praktyki niegdyś. Taki właśnie los nauczyciela. I to są te daty pierwsze i ostatnie. Terytorium żołnierzy wyklętych to jest II Rzeczpospolita, ale także nie dzisiejsza Polska, II Rzeczpospolita, ale także te ziemie, które żeśmy odzyskali, czy też przejęli, jak kto woli, po 1945 roku, bo i tam żołnierze wyklęci na ziemie zachodnie i północne dotarli. Trzecia taka ważna wiadomość. Mówimy o grupie osób, która w sumie liczyła prawdopodobnie do 180, może nawet 200 tysięcy ludzi, którzy zdecydowali się kontynuować walkę na różnych frontach, na różne sposoby. Już przez te sylwetki kobiet widzą Państwo, że tych sposobów było wiele, z tym nowym najeźdźcą sowieckim. Też z takich liczb statystycznie ważnych od razu Państwu powiem, że zginęło w walkach w sposób bezpośredni na ogół, czy to z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy z jednostkami przede wszystkim na początku NKWD, czy później również funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, około 20 tysięcy spośród żołnierzy wyklętych. Z kolei w więzieniach wiemy, że skazano na karę śmierci 8800 ludzi. Prymas Wyszyński w swoich zapiskach w pewnym momencie zapisał taką informację, że Bierut to w pewnym sensie odważny człowiek. W ciągu jednego roku skazuje na karę śmierci więcej, i to dużo więcej, niż w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego w ogóle skazano na karę śmierci. To jest ta diabelska odwaga. 8800 wyroków w czasie pokoju, które zostały podjęte przez sądownictwo stalinowskie, z tego 4,5 tysiąca zostały wykonane.
ale zginęło w więzieniu dużo więcej osób, ponieważ bardzo wielu zmarło, bardzo wielu zostało też zatłuczonych, zabitych, mających niższe wyroki, ale oni też nigdy mieli nie pojawić się już w życiu poza więzieniem. Takimi przykładami osób, które zostały skazane na niższe kary, a nigdy nie wyszły na wolność, to będzie między innymi zawsze w słownikach żołnierzy wyklętych Państwo go zobaczą na pierwszym miejscu. I nic dziwnego, bo nazwisko brzmi Abakanowicz. Pułkownik Piotr Abakanowicz, czyli AB. To już rzadko będzie wcześniejszy zestaw liter. Pułkownik Piotr Abakanowicz, ostatni szef sztabu, ostatniej komendy głównej Narodowych Sił Zbrojnych, który zostanie zaaresztowany, wsadzony do więzienia i skazany na wieloletnie więzienie, ale nie poddany leczeniu, będzie cierpiał potwornie na chorobę Bürgera i będzie gnił w więzieniu. Po czym, gdy już jego stan będzie po prostu nie nadający się człowiek do jakiejkolwiek czynności poruszania się choćby, zostanie do jego celi wpuszczony kryminalista, inny więzień i ten dokończy dzieła, czyli go zamorduje. To był rok 1948. Piotr Abakanowicz nie mógł wygrać z komunizmem, ponieważ wygrał oczywiście, ale fizycznie jego ciało nie mogło wygrać z komunizmem, ponieważ w jego życiorysie było wiele zdarzeń, ale jedno szczególnie miało miejsce w czasie i w sytuacji kompromitującej dla gospodarzy Polski komunistycznej. Mianowicie brał udział w wojnie 1920 roku, która, jak wiadomo, trwała od 19 aż do 21, wojnę z Rosją i bolszewicką, i został wzięty do niewoli. I nie dość, że im uciekł z tej niewoli, to jeszcze porwał samolot i tym samolotem przyjechał do Polski. No to jak mógł taki człowiek po iluś tam latach złapany przeżyć? Pamięć tamtą historyczną bolszewicy też mieli dobrą. Więc Piotr Abakanowicz został zatłuczony. Podobnie jak inny oficer Wojska Polskiego, pułkownik Wacław Lipiński, który będzie z kolei Piłsudczykiem, tak jak Abakanowicz, można powiedzieć, że jest takim typowym narodowcem, to pułkownik Wacław Lipiński, świetnie wykształcony człowiek, o bardzo erudyta, historyk, znający świetnie literaturę polską, jednocześnie oficer zawodowy, który po wojnie dalej będzie kontynuował walkę w podziemiu, próbując wraz z innymi odtworzyć taki parlament podziemny. I też zostanie złapany, zostanie skazany na wieloletnie więzienie. Nie mogli mu dać kary śmierci, między innymi dlatego, że do sądu zgłosili się świadkowie obrony. To też tak przy okazji. Ci świadkowie obrony, o których powiem w tym przypadku, to będzie wbrew pozorom, wbrew takim kalkom bardzo niedobrym, częste zjawisko. Mianowicie żołnierze wyklętych bardzo często bronili Żydzi. Nie tylko ich mordowali i bili po tamtej stronie, będąc funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, tylko Żydzi, którym ci ludzie Polacy uratowali życie w czasie II wojny światowej. A takich Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, a byli to jednocześnie oficerowie Armii Krajowej, oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, było bardzo, bardzo dużo. Wacław Lipiński był właśnie jedną z takich osób, które ratowały Żydów. I ta rodzina żydowska się wstawiła za nim. Napisali oświadczenie, to jest bohater, on nas uratował. No i to skierowali do drugich Żydów, którzy siedzieli w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w prokuraturze, w sądach, wściekli pewnie na nich, no ale napisali, bo byli bohaterscy i się nie bali. No i nie mogli go skazać na karę śmierci, dali mu 15 lat więzienia. No ale w więzieniu znowu posłali ekipę kryminalistów i tego zasłużonego dla Polski oficera zawodowego, przedwojennego, zatłukli.
przy okazji takich osób, które zawdzięczają życie Żydom, których ratowali w czasie II wojny światowej, było zdecydowanie więcej. Wspomniany przeze mnie Jerzy Kozarzewski, pseudonim Konrad z Narodowych Sił Zbrojnych, który stworzył tą drogę łączności między krajem a emigracją w Ratyzbonie. Ta droga się kończyła. Też zostanie zaaresztowany w październiku 1945 roku, oskarżony o szpiegostwo, skazany na karę śmierci i w tym momencie kończy się ta logika faktów, która najczęściej mówi, a potem data wykonania kary śmierci, ponieważ stawił się za nim Julian Tuwim. Dlaczego? Ponieważ jego rodzina była, podobnie jak innych komunistycznych aparatczyków, czy w tym przypadku poety, który przeszedł ewidentnie na stronę bolszewicką, ale jego rodzina była ratowana w czasie wojny, jego matka, konkretnie przez rodzinę Jerzego Kozarzewskiego. A jeszcze na dodatek, Kozarzewski był poetą, bo mam nadzieję, że już Państwo odkrywają i to jest oczywiste. Ci żołnierze wyklęci to jest jednocześnie elita narodu. To nie są bandyci, tylko o każdym, o którym mówię, to jest życiorys, w którym widać jakąś wyjątkowość. On był akurat poetą, bardzo zdolnym, świetnym. Julian Tuwim od żony Kozarzewskiego otrzymał taki wiersz i spryciarz ten Julian Tuwim. Mianowicie był to hymn do Boga, napisany w czasie wojny z taką potworną pretensją do Pana Boga o niesprawiedliwość, która się dzieje na oczach człowieka. Julian Tuwim, spryciarz, zobaczył, że tylko w pierwszej zwrotce jest napisany podmiot liryczny, czyli Bóg. W związku z tym wyciął tę zwrotkę i wysłał Bolesławowi Bierutowi. No i został ułaskawiony. Oczywiście sam Kozarzewski nie wiedział, że jego wiersz został poddany tej manipulacji, natomiast faktem jest, że Julian Tuwim uratował Jerzego Kozarzewskiego. Dzisiaj ma ulicę w Nysie, bo potem po wyjściu z więzienia Kozarzewski będzie bardzo aktywny. W Warszawie oczywiście zamieszkać nie mógł, komuniści mu na to nie pozwolili. Wyniósł się daleko, daleko, żeby Służba Bezpieczeństwa go nie oglądała, ale tam w Nysie bardzo był aktywny jako właśnie poeta, który działał, przeżył rok 89, umarł w połowie lat 90. i mieszkańcy już w wolnej Polsce natychmiast uhonorowali go właśnie tą ulicą. A zatem wracając z powrotem do fundamentu, do tego pnia, z którego wyszły opowieści, to chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że ta kategoria 200 tysięcy osób to jest ta kategoria obejmująca właśnie i terytorium, i czas, bardzo wewnętrznie kategoria rozbudowana. Bardzo króciutko powiem Państwu, że rzecz jasna, pierwszym takim ważnym segmentem żołnierzy wyklętych to są ci, którzy pozostali na Kresach, którzy pozostali na terytorium Związku Sowieckiego. Po akcji Burza, po Ostrej Bramie, po zaaresztowaniu pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka, część dawnej okręgu wileńsko-nowogródzkiego Armii Krajowej, tak jak Łupaszka z 5., 6. Brygadą, ci, którzy nie zostali aresztowani, przechodzą na zachód, ale część została. Część została i będzie walczyć na miejscu, tam, z Sowietami. Najdłużej walczącym oddziałem okręgu Armii Krajowej, okręgu wileńskiego i nowogródzkiego będzie żołnierz wywodzący się i kontynuujący tradycję i strukturę organizacyjną obwodu Lida, bo Armia Krajowa w całym kraju zresztą, w całej Polsce podczas okupacji miała pewien podział terytorialny, to znaczy na czele był komendant główny czy albo dowódca i komendant główny Armii Krajowej, miał komendę główną, czyli składającą się z iluś tam wydziałów i następnie w terenie było to odwzorowane na poziomie przede wszystkim okręgów. Wyżej to był tak zwany obszar, niżej to był okręg, to jest mniej więcej wielkość przedwojennego województwa, a niżej tego
okręgu był obwód i w każdym z tych pięter była próba odtwarzania znowu tego wertykalnego ułożenia Komendy Głównej. I tak aż do placówki, czyli do tego oddziału, który podejmował walkę partyzanckiego. A zatem tam na Kresach, ostatnim, który kontynuował tą strukturę, a wywodził się z obwodu Lidy, to był podporucznik Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, który walczył z NKWD-stami na terenie Lidy, czyli tam w Związku Sowieckim, w imię tego, że to Polska opuściła, ale nie on opuścił Polskę, walczył do 1949 roku. Został zamordowany przez NKWD w tym dopiero roku, a jego żołnierze, którzy już nie byli w stanie odtworzyć tego obwodu lidzkiego, walczyli, ale już pojedynczo do początku lat 50., kiedy to ostatnich wyrżnięto bądź ich wyaresztowano i wsadzono na dalekie niedźwiedzie. Ale oczywiście główny trzon wyklętych to obejmujący tę dzisiejszą Polskę. I tutaj chciałbym, żeby Państwo pamiętali, że mówimy głównie o trzech największych strukturach wywodzących się z II wojny światowej, które to struktury obejmowały cały kraj, tak samo jak Armia Krajowa. I pierwszą i najważniejszą strukturą to było oczywiście Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, ponieważ było prostą kontynuacją Armii Krajowej, czyli dziedziczką w sensie zarówno ludzkim, jak i organizacyjnym. Pierwszym prezesem zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które powstało we wrześniu 1945 roku, był pułkownik Jan Rzepecki. Wspominałem o nim przy okazji Marcysi Malescy. Jego najbliżsi współpracownicy, Józef Rybicki, pułkownik Szczurek Cegłowski, również pułkownik, tylko że członek Organizacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych, Jan Kamieński, to będą ci jego główni współpracownicy. I sam Rzepecki był oczywiście w Komendzie Głównej Armii Krajowej w czasie II wojny światowej odpowiedzialny za Biuro Informacji i Propagandy. Był w związku z tym w momencie mianowania najwyższym oficerem dawnej Armii Krajowej, reszta już nie żyła albo siedziała w więzieniach. Tenże prezes pierwszego zarządu głównego Zrzeszenia WiN był nim aż do tego aresztowania jesienią 1945 roku. Jego następcą był pułkownik Franciszek Niepokulczycki z krakowskiego okręgu Armii Krajowej, też wspaniała, wybitna postać oficera zawodowego. Wszyscy oni zaczęli wojnę 1 września 1939 roku i dalej kontynuowali. Niepokulczycki zostanie skazany na wieloletnie więzienie w takim procesie pokazowym w Krakowie w 1947 roku, kiedy to jeszcze dołączono do tego procesu specjalnie działaczy legalnego stronnictwa, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego. To miał być taki przedsionek przed późniejszym ewentualnym aresztowaniem Stanisława Mikołajczyka i wytoczeniem też procesu prezesowi PSL-u o rzekomą współpracę między podziemną strukturą, która oczywiście współpracowała z agenturą amerykańsko-niemiecko-francuską, tam brytyjską, w tych rzecz jasna propagandowych oskarżeniach. I z Franciszkiem Niepokulczyckim wiąże się bardzo dużo różnych wspaniałych faktów historycznych z jego życia, ale mnie najbardziej się podoba taka, którą usłyszałem w formie anegdoty, a bardzo ładnie o nim świadczy. Mianowicie został on skazany na wieloletnie więzienie, no i siedział w tych więzieniach, tam we Wronkach, Rawicu, Strzelcach Opolskich, o ile pamiętam. No i tak siedzi. Mijają lata. Przybliża się Odwilż i któregoś pięknego dnia do tej celi, która się otwiera, wchodzi nie jak zwykle klawisz, tylko facet o tak ubrany jak ja, no może trochę gorszym, mam nadzieję, w garniturze, i wchodzi i pyta się: panie pułkowniku, jestem prokuratorem, nazywam się Rybicki. Zmienił pan wreszcie poglądy?
pułkownikiem Pokurczyckim, siedzący 10 lat w kryminale, nie wiedzący nic, co się dzieje na zewnątrz, odpada. Ja nie, ale skoro pan tu jest, to chyba pan. To jest ta błyskotliwość człowieka, który był prezesem drugiego zarządu Zrzeszenia Win. Trzecim był Wincenty Kwieciński, też podpułkownik, też bardzo ciekawa postać, ale chyba najciekawszą z nich był prezes ostatniego, czwartego zarządu, podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, miał jeszcze inne pseudonimy, który wcześniej, za czasów poprzedników, był prezesem okręgu rzeszowskiego i wraz ze swoimi kolegami rzeszowskimi stał się prezesem, a jego koledzy, jego najbliższymi współpracownikami, w sumie 7 osób, byli tą komendą, tworzyli ten zarząd od lutego 1947 roku do jesieni 1947 roku, aresztowani i bardzo długo przesłuchiwani, skazani na karę śmierci i wobec nich ta kara śmierci, wobec całej siódemki, została wykonana. Została wykonana, jak Państwo wiedzą, 1 marca 1951 roku i właśnie na pamiątkę tego wykonania wyroku śmierci obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właśnie na pamiątkę tego zakończenia historii Armii Krajowej, dlatego że to był ostatni zarząd, ostatni w związku z tym, dziękuję, kontynuujący tę walkę, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Łukasz Ciepliński w powszechnej wiedzy historycznej jest ponadto, a będzie, mam nadzieję, też w sposób formalny podniesiony do wysokości świętych Kościoła katolickiego. Proces beatyfikacyjny jest na jakimś etapie, nie umiem Państwu powiedzieć, na którym etapie, ale dokumenty życia jego, które pozostawił, świadczą o tym, że przy okazji był to wybitny oficer polski, wspaniała postać, a jednocześnie święty. Zostawił grypsy, które już po wyroku, a przed egzekucją, udało mu się przesłać do świata wolnego. Przesłał je dlatego, że dał je współwięźniowi, który zaszył je w swoim stroju, w swoim ubraniu i w ten sposób, gdy wychodził z więzienia, wyszedł z tymże ubraniem i z tymi zaszytymi grypsami. Dotarły one do Instytutu Pamięci Narodowej bodaj w 2003 roku przez rodziny tamtych, którzy zginęli. I jedna z pracownic Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie opublikowała je. Jest to literatura wstrząsająca, piękna. Są to grypsy pisane do żony i do kilkuletniego synka, Andrzejka, którego on oczywiście nigdy nie poznał. I to są listy mówiące na przykład: będą mnie nazywali bandytą, ale pamiętaj, ja jestem polskim patriotą. Kiedyś Polska powstanie i będzie to Polska chrześcijańska. Pamiętaj, byłem zawsze Polakiem i chrześcijaninem. To jest taka z jednej strony spowiedź, a z drugiej strony testament, który on przesyła najbliższym, no a w pewnym sensie przesyła dzisiaj nam, rzecz jasna. To jest ten prezes ostatniego zarządu Zrzeszenia Win. Oczywiście można było bardzo długo opowiadać o tych podkomendnych, o tych, którzy stali na czele oddziałów Zrzeszenia Win, bo przez te wszystkie oddziały przeszło w latach 45 do lalka, do października 63, około 60 tysięcy żołnierzy i oficerów. Oczywiście nie jednego dnia, tylko przez cały ten czas trwania, głównie zresztą ta siła partyzantki była w latach 45-46 do amnestii lutowej 1947 roku. Później te oddziały już były coraz drobniejsze. Ale na przykład w wypadku Zrzeszenia Win
jednym z tych, które bardzo długo pozostały w lasach w Wysokim Mazowieckim, w tamtej części Polski, do początku lat 50. To będzie oddział kilkuset jeszcze osobowy kapitana Kazimierza Kamieńskiego, pseudonim Huzar. Znowu jedna z takich wybitnych postaci, dopiero prowokacja polegająca na tym, że go zachęcono do przyjazdu do Warszawy, spowodowała jego aresztowanie i wsadzenie do więzienia, skazanie na karę śmierci i wykonanie jej w Białymstoku. Widziałem taką mapę pokazującą, jak mapę tworzoną przez KBW, które to KBW na początku lat 50. w liczbie około 1500 żołnierzy próbuje namierzyć te ostatnie fragmenty oddziałów Winoski, właśnie Huzara, które tak są dobrze ulokowane, mają tak dobre umocowanie wśród ludności miejscowej, że nie da się znaleźć tam agentów, nie da się rozpracować i w związku z tym te 1500 osób nie potrafiło go namierzyć i z nim wygrać. Dopiero właśnie prowokacja agenturalna, ale z Warszawy, od tej piątej fałszywej komendy winu doprowadziła do tego, że go zwabiono do Warszawy, bo on nie wiedział, że to była fałszywa komenda, która faktycznie mieściła się przy ulicy Alei Ujazdowskiej, czyli w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Takich bohaterów jak Kamieński jest tam wielu i znowu warto też sobie powiedzieć, że to są ludzie wybitni, bo to, co powtarzam co i raz, to, że ich droga wojenna zaczyna się 1 września 1939 roku, to znaczy, że byli przez całą wojnę czynni, jako żołnierze, jako polscy oficerowie. Postać, która dzisiaj jest bardzo znana, też żołnierz, dowódca Zrzeszenia WiN, wspomniany przeze mnie przy okazji opowieści o Anieli Życzyńskiej, Zapora, czyli major Hieronim Dekutowski, to jest czasów wojny cichociemny. To jest jeden z tych 300 elity polskiej, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, które jednak liczyły kilkaset tysięcy ludzi. Ale ta elita liczyła 300 ileś żołnierzy, którzy zostali przećwiczeni i zrzuceni do kraju. Tacy jak Jan Piwnik, Ponury i tacy właśnie jak Hieronim Dekutowski. I oni też zostają w lesie i dalej walczą. Jego oddziały też zostaną spacyfikowane. Jednym z jego żołnierzy z kolei będzie Marian Bernaciak, Orlik, taka legenda na Lubelszczyźnie, na terenie powiatu puławskiego, takiego żołnierza, bohatera, który zostanie tam też zamordowany. Druga formacja, obok Zrzeszenia WiN, którą warto i trzeba zapamiętać, to Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało w końcu 1944 roku z połączenia dwóch struktur, mianowicie z jednej strony NOW AK, czyli część Armii Krajowej, która scaliła się w Armię Krajową w 1942 roku, ale wywodziła się ze Stronnictwa Narodowego i to była tak zwana Narodowa Organizacja Wojskowa, oraz druga część też obozu narodowego, czyli tak zwane Narodowe Siły Zbrojne, część tychże Narodowych Sił Zbrojnych, które w 1944 roku na wiosnę scaliły się z Armią Krajową i teraz po kilku miesiącach same ze sobą się scaliły w grudniu 1944 roku pod auspicjami Podziemnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Ta formacja z kilku powodów jest bardzo ciekawa. Z jednej strony, ze względu na to, że ma politycznego opiekuna, czyli właśnie ten Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego, który, tak jak w opowieści mojej pani Helena Żurowska, to jest właśnie osoba, która tworzy siatkę kurierską między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rządu Polskiego na Uchodźstwie, a krajem, czyli właśnie Zarządem Głównym Stronnictwa Narodowego. I to jest to stronnictwo, które w kraju próbuje organizować dalej cywilne podziemie. Między innymi tworzy, czy raczej odtwarza strukturę delegatury rządu na kraj, która kończy swój bieg
ten drugowojenny 1 lipca 1945 roku słynnym testamentem Polski Walczącej, ale już w 1946 roku podziemna grupa nawiązująca kontakt z rządem polskim na uchodźstwie próbuje ją tworzyć i tworzą się okręgowe delegatury pod auspicjami głównie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Wśród tych delegatów najlepiej, czy tych delegatur, najlepiej będzie zorganizowana delegatura krakowska. O jednym z tych delegatów, o zastępcy tego delegata Państwu mówiłem, to był Władysław Gałka. A szefem tej delegatury okręgu krakowskiego był Mieczysław Przon. Po wyjściu z więzienia jeden z redaktorów Tygodnika Powszechnego, potem wieloletni dziennikarz, redaktor, jeden z najwybitniejszych znawców relacji polsko-niemieckich, co tu w Berlinie jest może szczególnie ważne, bardzo niewątpliwie ciekawa postać. To właśnie członek niegdyś Stronnictwa Narodowego, który stał na czele odtworzonej delegatury, konkretnie delegat okręgu krakowskiego. Ten Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego jeszcze dlatego jest może ważny i warto o nim pamiętać, że w nim się znalazło bardzo wielu wybitnych ludzi, między innymi Włodzimierz Marszewski, który został pod koniec 1946 roku złapany, aresztowany, skazany na karę śmierci. Karę wykonano w 1948 roku. Jeszcze jego ciała nie znaleziono na Łączce w warszawskich Powązkach. Liczymy na to, że znowu kolejne odkrycia również i wskażą, że tam i on został pogrzebany. Wśród tych ludzi będą też znani kapłani. Jednym z członków Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego będzie ksiądz dr Jan Stępień, jeden z wybitnych polskich kapłanów. Później, ale też dużo, dużo później, będzie długoletnim rektorem Akademii Teologii Katolickiej. Znowu proszę zobaczyć na format ludzi, którzy w tym podziemiu funkcjonują. Ksiądz Jan Stępień, doktor teologii, w czasie wojny między innymi brał udział w Powstaniu Warszawskim i zasłynął między innymi tym, że podjął rozmowy z żołnierzami węgierskimi. On znał chyba 15 języków obcych, ja nie będę teraz wszystkich wyliczał, nie pamiętam. I wśród nich znał węgierski. No wiadomo, wszyscy znamy węgierski, więc ksiądz Jan Stępień też mógł znać. I dzięki temu, że znał ten język węgierski, dotarł tam do tego batalionu węgierskiego, który, jak Państwo wiedzą, był niemieckim koalicjantem. Ale nie brał udziału w Powstaniu Warszawskim i powstańców nie zabijał, wręcz odwrotnie, otworzył im drogę tym, którzy będą mogli Warszawę opuścić. Potem ksiądz Jan Stępień będzie w Zarządzie Głównym Stronnictwa Narodowego na żądanie bardzo wyraźne prymasa Augusta Chlonda zostanie, że tak powiem, no, poproszony, żeby zrezygnował z tej działalności podziemnej. On się podporządkuje, przybierze fałszywe imię i nazwisko, będzie funkcjonował na fałszywych papierach jako ksiądz Jankowski i znajdzie się w jednej z parafii, no, tylko że okaże się bardzo szybko, że wierni zobaczą, że jego kazania to nie są takiego zwykłego wikarego, tylko to jest człowiek troszkę na innym poziomie. No i niestety, mimo że był chroniony przez biskupa Teodora Bęsza, który wiedział o całej tej zafałszowanej rzeczywistości, na potrzeby UB, on występował zupełnie jako kto inny, no to donos spowodował, że został zaaresztowany, wsadzony do więzienia i skazany, no jak wiadomo, na karę śmierci. Skazany na karę śmierci, ale kary tej nie wykonano. Dlaczego? Ponieważ wobec niego wstawił się no, dwóch, trzech, czterech takich bardzo ważnych panów. Jeden nazywał się papież Pius XII. Drugi nazywał się Giovanni Montini, który rządził dykasterią i całym referatem, taka prawa ręka papieża Piusa XII, czyli późniejszy papież Paweł VI. Trzecia kardynał Adam Stefan Sapieha. I czwarta Stanisław Grabski, który był człowiekiem wiceprzewodniczącym KRN-u i współpracował w związku z tym z Bierutem jako przewodniczącym tegoż KRN-u. I ta ścieżka, że tak powiem, dokumentacyjna, no, spowodowała, że jednak Bierut się zdecydował
na to, żeby na tym etapie jeszcze nie walczyć z Kościołem tak, żeby tego człowieka zabić, tylko spotkał go akt łaski. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe będzie miało też 20 mniej więcej tysięcy żołnierzy w terenie w latach 45-46 do początku 47 roku. Podam tylko Państwu imiona i nazwiska dowódców kolejnych. Pierwszym komendantem NZW będzie pułkownik Tadeusz Danilewicz, pseudonim Kupa. Następnym będzie wspomniany przeze mnie kapitan Włodzimierz Marszewski, a po jego aresztowaniu w końcu 46 roku będzie nim Bronisław Banasik, pseudonim Stefan. I to będą kolejne osoby, które staną na czele tejże formacji zbrojnej. Też podzielonej na okręgi, na inspektoraty w tym przypadku i również na te placówki, bo ta struktura wyrasta ze struktury Armii Krajowej. I trzecia ogólnopolska struktura, która nigdy się nie połączyła z Armią Krajową, to część Narodowych Sił Zbrojnych, które swój fundament organizacyjny mają od jesieni 1939 roku jako tak zwany Związek Jaszczurczy, taka formacja zbrojna, która miała polityczną, tajną strukturę pod tytułem Organizację Polską. I ta Organizacja Polska i Związek Jaszczurczy wszedł w 1942 roku w skład Narodowych Sił Zbrojnych. I kiedy dwa lata później część Narodowych Sił Zbrojnych weszła do Armii Krajowej, to oni pozostali w NSZ-cie. I stąd utrzymali tę nazwę i dalej NSZ funkcjonował i nad nim kryjąca się tajna Organizacja Polska. Tutaj bohaterami tej formacji będzie m.in. Brygada Świętokrzyska, to jest ten 1000 żołnierzy, którzy wyszli do generała Andersa w styczniu 1945 roku. Napisałem o tym całą książkę, więc proszę się nie lękać, nie będę jej streszczał. Nazywa się Taniec na linii nad przepaścią. To jest właśnie mniej więcej skrót tych 500 stron, które tam Państwo mogą przeczytać, bo to był właśnie taki taniec na linię nad przepaścią. To przechodzenie i uratowanie tych 1000 żołnierzy, którzy dotarli do generała Andersa. Ale część została w kraju i ostatnim komendantem głównym Narodowych Sił Zbrojnych była też wspaniała postać, podpułkownik Stanisław Kasznica, który wywodził się z Wielkopolski, z bardzo pięknej rodziny Kaszniców. Jego ojciec, też Stanisław Kasznica, był między innymi współtwórcą zaraz po wojnie w 19 roku Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kilkakrotnym rektorem tej uczelni. Cała rodzina, taka no, wybitna polska rodzina inteligencka. Stanisław Kasznica junior wraz z innymi członkami ostatniej komendy głównej zostanie zaaresztowany w lutym 1947 roku. W przypadku Kasznicy to aresztowanie będzie miało swoją taką własną dramaturgię. Pułkownik Światło sam osobiście helikopterem przyleciał do Zakopanego, gdzie tam agentura namierzyła, że on pod innym nazwiskiem się ukrywa wraz z żoną, i dzieckiem swoim i tam go wyciągnęli z mieszkania w helikopter i do Warszawy na Mokotów. I tam po bardzo brutalnym śledztwie zostanie skazany na karę śmierci i zginie w maju 1948 roku wraz z jego zastępcą Lechem Neumannem, który z kolei jako postać zupełnie dzisiaj nieznana, jak wydaje mi się, powinna znaleźć się w każdym podręczniku szkolnym, choćby z jednego powodu. Mianowicie Lech Neumann w 1941 roku napisał w podziemiu książkę, jeszcze jako Związek Jaszczurczy, napisał książkę Szaniec Bolesławów. I to była pierwsza, ale nie ostatnia z cyklu książek, które to środowisko Organizacji Polskiej wydało, a treścią tej książki jest zagospodarowanie ziem zachodnich i północnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To on jest autorem tego projektu politycznego, gospodarczego, bo on to wszystko rozpisał bardzo ciekawie w sensie intelektualnym, że Polska, jeżeli ma być bezpieczna od zachodniej granicy, to ta granica ma być na Odrze i Nysie Łużyckiej. To nie Władysław Gomułka jest ojcem tego pomysłu.
I to znowu, są ludzie, którzy nie mogli żyć w związku z tym w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, choć formalnie ona się tak nazywała od 1952 roku. Oprócz tych trzech struktur będą oczywiście jeszcze lokalne, wspaniałe oddziały żołnierzy wyklętych, które te oddziały będą pamiętały o swoim rodowodzie, to znaczy, że będą się wywodziły z Armii Krajowej. Przykładem tylko i wyłącznie jest na przykład formacja konspiracyjne Wojsko Polskie majora Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc, który działał w Armii Krajowej w 1943 roku, między innymi jako dowódca oddziału wyzwolił więzienie, z więzienia gestapowskiego Polaków i Żydów się tam znajdujących. Potem stanie na czele formacji po rozwiązaniu Armii Krajowej, jakby nie godząc się z tą logiką likwidacji AK, i stworzy konspiracyjne Wojsko Polskie, strukturę, która będzie trwała na ziemi łódzkiej, od miasta Łodzi, Łódź, Zgierz, Pabianice, Radomsko, Częstochowa, Katowice. To będzie takie tereny polskie obejmujące. Ruch oporu Armii Krajowej, ROAK, formacja mazowiecka z kolei. Oczywiście 5., później 6. Brygada Łupaszki, czy może najbardziej znana z tych lokalnych formacji licząca 700 żołnierzy, struktura funkcjonująca w latach 45-46 aż do końca stycznia 47 roku, dowodzona przez Józefa Kurasia Ognia, króla Podhala. I rzeczywiście on był królem Podhala, ponieważ to też jest pewne zjawisko, które na tym przykładzie można zapamiętać, ale proszę sobie uświadomić, że nie tylko na tym terenie tak to wyglądało. Do początku 1947 roku bardzo często Polska gminna, a nawet Polska powiatowa była w rękach żołnierzy wyklętych. To dopiero Polska wojewódzka zaczynała być w rękach komunistów. Do początku 1947 roku ten podział będzie bardzo wyraźny. Jednym z takich miejsc, gdzie żaden komunista nie odważyłby się wejść, to było Podhale. Podhale, gdzie ogień rządził, 700 żołnierzy, którzy byli na jego rozkaz. No ale on sam wobec zbliżającej się amnestii po wyborach sfałszowanych 19 stycznia 1947 roku wydał rozkaz rozwiązujący przyrzeczenie tych żołnierzy i dzięki temu ci jego żołnierze przeżyli, natomiast on sam wiedział, że zejść z gór nie może. Pozostanie zaaresztowany i zamordowany. Razem z żoną zostali w chałupie. Znowu donos powodujący, że jednostka Służby Bezpieczeństwa opanowała całą wieś. 40 ludzi, którzy opanowali dookoła jedną chałupę, w której on się bronił. No i ostatni nabój przeznaczył na siebie i popełnił samobójstwo. To też jeden z takich polskich bohaterów. Też historia pokazuje, jakim tragicznym nieszczęściem zakończyły się losy żołnierzy wyklętych, bo i to już na samym końcu, bez wątpienia, to byli ludzie, którzy zostali wyklęci z jednej strony przez to, że zostali skazani na śmierć, na wieloletnie więzienia, gdzieś tam pogrzebani potajemnie, czy na Służewiu, na Służewie Warszawskim, czy na Łączce Powązkowskiej, czy w ponad 500 innych miejscach pochówkowych, o których dzisiaj wiemy, że są w Polsce. Nie wszędzie jeszcze te prace ekshumacyjne mogą się odbywać. Na cmentarzu Osobowieckim we Wrocławiu już się odbyły. Dzisiaj na Łączce Powązkowskiej. Za parę miesięcy rozpocznie się na Służewiu w Warszawie przy Świętej Katarzynie. Tak powoli, powoli będziemy odkrywali po to, żeby po tylu dziesiątkach lat godnie ich pochować, po chrześcijańsku, tak jak człowiek chowa człowieka. Oni byli grzebani jak psy. To była formuła, która miała dodatkowo pohańbić tych ludzi, wydrzeć pamięci. A jeszcze na dodatek po śmierci im towarzyszyła propaganda, która wobec której byli oni, rzecz jasna, totalnie już bezbronni, podobnie jak ich rodziny. Oni pozostawali bandytami, pozostawali współpracownikami Gestapo, III Rzeszy. Wszystko, co najgorsze, było im przypisywane. I co najtragiczniejsze, widać to w wielu
relacjach, w wielu dokumentach. Dzisiaj możemy to obejrzeć sobie w różnych filmach. Niestety żołnierze wyklęci zostali też wyklęci w pewnym momencie przez swoich sąsiadów, przez swoje najbliższe otoczenie. To znaczy ta propaganda sowiecko-komunistyczna bardzo mocno dotknęła społeczeństwo polskie. Kiedy na początku lat 50. jeden, dwóch żołnierzy wyklętych gdzieś tam się w komórce ukrywało, czy tak jak właśnie Józef Franczak Lalek do 63 roku, to oni nie pomagali, oni przeszkadzali, zdaniem miejscowej ludności. Józef Franczak został zadenuncjowany przez członka rodziny swojej, który doniósł, że w chałupie konkretnej na Lubelszczyźnie, tam on się ukrywa i za ten donos dostał, o ile pamiętam, 2000 zł. Ten donos spowodował obławę, w której to obławie zginął bandyta. Taka była informacja prasowa. Nikt się nie zastanawiał nad życiorysem tego człowieka. Zginął bandyta, jak to wielu bandytów dzielna milicja obywatelska wyłapuje. Wpisany został do tego katalogu. Proszę Państwa, dłużej na pewno mówiłem niż powinienem, ale mam nadzieję, że sam temat jest tak wstrząsający, że warto wsłuchać się i przeżyć tym żołnierzom wyklętym. To się bez wątpienia należy, bo dopiero dzisiaj o nich zaczynamy normalnie mówić jako prawdziwych polskich bohaterach. Dziękuję.